Firma ARF w Barcinku koło Jeleniej Góry zatrudni na atrakcyjnych warunkach. Spawaczy, ślusarzy konstrukcyjnych, operatorów CNC, elektryków, magazynierów. CV ze zdjęciem prosimy przesyłać na adres e-mail tadeusz@arf.pl. Więcej informacji pod numerem telefonu 757 528 220. Uzdrowisko Cieplice serdecznie zaprasza na pyszne obiady domowe. Obiady w abonamencie już od 11 zł. Organizujemy przyjęcia i imprezy okolicznościowe. Zapraszamy do restauracji Podróżami, Długi Dom i Edward. Serwis samochodowy z Jeleniej Góry, ulica Kazimierskiego 5, teren byłej jednostki pod Jeleniami, zaprasza. Specjalizujemy się w sprzedaży i regeneracji rozruszników oraz alternatorów wszystkich typów. Dodatkowo oferujemy sprzedaż części do rozruszników i alternatorów oraz naprawę i sprawdzanie alternatorów 12 i 24-woltowych sterowanych komputerowo. Rabat dla naszych nowych klientów na hasło TV Dami. 30% na montaż, demontaż i naprawę, 20% na podzespoły, 5% na nowy lub regenerowany alternator lub rozrusznik. Zapraszamy miłośników offroadu i nie tylko na zakuwanie przewodów wysokoprądowych. Daj odpocząć sobie i swoim bliskim. Pobyt w ramach rehabilitacji ogólnoustrojowej w obiekcie Goplana. Skorzystaj z oferty uzdrowiska Świeradów i zapewnij chorej bliskiej osobie pobyt rehabilitacyjny z profesjonalną, całodobową opieką medyczną i pielęgniarską. Uzdrowisko Świeradów zaprasza o każdej porze roku. Jaka jest praca w policji? Ciężka, ale również satysfakcjonująca. Wojewoda uchylił uchwałę dotyczącą strefy płatnego parkowania. Potrzeba opracowania nowej uchwały. Dni otwartych drzwi w Jagniątkowie. Będzie to spotkanie i z historią, i ze współczesnością. Dzień dobry Państwu, Kamila Krawiecka-Bryl. Jest piątek, 3 sierpnia. Zapraszam na serwis informacyjny. 2 sierpnia w Filharmonii Dolnośląskiej swoje święto obchodzili policjanci z powiatu jeleniogórskiego. Była to dobra okazja do wręczenia odznaczeń resortowych, nagród oraz przyznania awansów. Proszę Państwa, w tym dniu wszyscy możemy mieć powody do dumy i satysfakcji, bowiem służymy formacji, która w walce z przestępczością osiąga wiele sukcesów. Formacji, która z porażek umie wyciągać właściwe wnioski i przez to staje się silniejsza. Komendant Miejski Policji w Jeleniej Górze dziękował także za wsparcie społeczności lokalnej, samorządowi oraz licznym instytucjom. 2 sierpnia ponad 160 policjantów otrzymało nominacje na wyższe stopnie służbowe. Traktuję to jako kolejny element swojej pracy. Były także nagrody oraz podziękowania za ciężką pracę, jaką na co dzień wykonują policjanci. Jest to ciężka praca, ponieważ wiąże się z niebezpieczeństwami, z zagrożeniem życia i zdrowia funkcjonariuszy. Odpowiadamy za życie i zdrowie swoje i też innych osób. Ciężka, ale również satysfakcjonująca. Uchwała Rady Miejskiej Jeleniej Góry dotycząca ustalenia wysokości stawek za parkowanie samochodów na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania oraz sposobu pobierania opłat, którą przegłosowano w lipcu tego roku, została uchylona przez wojewodę dolnośląskiego. Uchwały nie ma, obowiązuje stara. Prawdopodobnie po wakacjach czeka nas jeszcze jedno podejście do tematu. A temat ten jest dość rozległy. W Jeleniej Górze od września wprowadzonych miało być wiele zmian. To m.in. zasada 20 minut bezpłatnego parkowania raz dziennie dla każdego kierowcy i wprowadzenie możliwości płatności kartą.
Nie czytałem jeszcze jakby uzasadnienia do tej uchwały. Tam się powołuje wojewoda także na przepisy konstytucji, także prawdopodobnie te zastrzeżenia są daleko idące. Przypomnijmy, podczas głosowania 18 radnych było za przyjęciem projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek za parkowanie samochodów na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania oraz sposobu pobierania opłat. To większość rady była za przyjętymi zmianami. Co dalej? Odpowiedź jest prosta. Potrzeba opracowania nowej uchwały. Muzeum Miejskie Dom Gerharda Hauptmanna w Jeleniej Górze, Jagniotkowie, zaprasza w sobotę i niedzielę na Dni Otwartych Drzwi. Będzie to spotkanie i z historią, i ze współczesnością. Chcąc upamiętnić wprowadzenie się w 1901 roku pisarza do willi Łąkowy Kamień, Muzeum Miejskie Dom Gerharda Hauptmanna w Jeleniej Górze Jagniotkowie organizuje w pierwszą sobotę i niedzielę sierpnia Dni Otwartych Drzwi. Odkryjemy inną Marię Konopnicką niż do tej pory nas tego w szkole uczono, chociażby jako wybitną tłumaczkę, translatorkę, między innymi Hauptmanna, ale nie tylko. Nowa, bardzo ciekawa propozycja prezentacji postaci Marii Konopnickiej. Po raz pierwszy impreza potrwa 2 dni i odbywać się będzie w różnych pomieszczeniach domu pisarza. Dlaczego warto się tam wybrać? Pokażemy również, dlaczego Hanusia, słynna rzeźba Toraka, stoi tutaj u nas w parku, a nie gdzie indziej. Jakie są jeszcze inne rzeźby Toraka? Pokażemy również, zamykając wystawę o Bodo Ebhardzie, twórcy wielu, wielu zamków, w tym wielu zamków dolnośląskich. Pokażemy również jego możliwości, zaprezentujemy też nową wystawę o Awenariuszu, twórcy fresków w hali rajskiej. Wstęp do muzeum w ten weekend będzie bezpłatny. W kinie LOT w najbliższym czasie wyświetlane będą 3 filmy: Książę Czaruś, Nieposłuszne i Sicario 2 Solado. Anit, we weren't expecting you. Oh, I'm sorry, I'm good. Film Nieposłuszne to melodramat o zakazanej miłości kobiet, które mimo wszystko walczą o swoje uczucie. This is my house we're talking about. I keep it in order. No to jazda! Auć! 3 torciki weselne na wynos. Książę Czaruś z kolei to propozycja dla najmłodszych o księciu Filipie, na którym ciąży klątwa. Aby nie stracić prawa do tronu, musi sprostać wymogom swojego ojca. Czy mu się to uda? Warto się o tym przekonać w kinie LOT. I misja numer 3. Pokonać bestię nie do pokonania. Ej, nie męcz ptaka! I know who you are. Z kolei Sicario 2 Solado to film o kartelach przemycających terrorystów przez granicę amerykańsko-meksykańską. Szczegóły dotyczące filmów znajdą Państwo na stronie internetowej kina LOT. Mission, correct? Yes, sir. We can't risk her falling into the wrong hands. Na zakończenie mamy dla Państwa jeszcze kilka istotnych informacji. Przedsiębiorcy z klubu biznesu KSKR Konosze będą zbierać pieniądze na rzecz podopiecznych Jeleniogórskiego schroniska dla małych zwierząt. Puszki, do których będzie można wrzucać pieniężne datki, staną w 12 miejscach. Jedna z nich ulokowana zostanie na pewno na Jeleniogórskim Stadionie w czasie wydarzeń sportowych. Wjazd ciężarówki był przyczyną uszkodzenia mostu przy ulicy Nadbrzeżnej w Janowicach Wielkich. Na szczęście konstrukcja nośna mostu nie została naruszona i już trwa jego naprawa. Szczegóły dotyczące tego zdarzenia znajdą Państwo na stronie jelonka.com. 4 nowe tablice elektroniczne z godzinami odjazdu autobusów uruchomione zostaną lada dzień na jeleniogórskich przystankach. Tablice stoją już i czekają na odbiór techniczny na przystankach przy ulicy Ogińskiego, Daniłowskiego, Cerwi i Bankowej. Do połowy września przy 13 przystankach MZK staną również biletomaty. To wszystko na dziś. Pięknego weekendu Państwu życzę. Do zobaczenia.
konkursie do wygrania mamy zaproszenie do kina Helios. Aby je zdobyć, należy podać reżysera filmu Jak zostać czarodziejem. Na odpowiedź czekamy w poniedziałek w godzinach od 8 do 10 pod numerem telefonu 75 64 50 050. Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora, a regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.tvdami.eu. Zdrojowy Teatr Animacji w Jeleniej Górze zaprasza w każdą wakacyjną niedzielę o godzinie 16 do Parku Zdrojowego na cykl letnich koncertów promenadowych Polsko-Czeski Pojedynek Muzyczny. 22 lipca zespół Marta a Rasputin z muzyką folkową. 29 lipca cimbalowa muzyka Duszana Kotlara z muzyką czeskich moraw i nie tylko. 5 sierpnia zameckie saksofonowe kwarteto Józefa Rzemliczki z muzyką klasyczną i nowoczesną. 12 sierpnia Semilska Dwunastka, czeski repertuar klasyczny orkiestry Dentej. A na zakończenie 26 sierpnia Pojedynek, dialog muzyczny zespołu polskiego i czeskiego odbywający się jednocześnie na dwóch scenach. Letnie koncerty promenadowe Polsko-Czeski Pojedynek Muzyczny współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego programu Interreg VA Republika Czeska-Polska 2014-2020 oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa przy wsparciu z budżetu miasta Jelenia Góra. Jeleniogórskie Centrum Kultury i Miasto Jelenia Góra zapraszają na Skok w Blok 2018 od 1 do 9 sierpnia. Skok w Blok to dobra zabawa, świetne wakacje, kino plenerowe, znakomici artyści i fantastyczne wspomnienia. Start codziennie o 15. Szczegóły na www.jck.pl. Jesteśmy dla Was! Skok w Blok realizowany jest w ramach projektu Alternatywa bez granic, warsztaty i prezentacje, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu współpracy Interreg 5A Republika Czeska-Polska 2014-2020. Serwis samochodowy z Jeleniej Góry, ulica Kazimierskiego 5, teren byłej jednostki pod Jeleniami, zaprasza. Specjalizujemy się w sprzedaży i regeneracji rozruszników oraz alternatorów wszystkich typów. Dodatkowo oferujemy sprzedaż części do rozruszników i alternatorów oraz naprawę i sprawdzanie alternatorów 12 i 24-woltowych sterowanych komputerowo. Rabat dla naszych nowych klientów na hasło TV Dami. 30% na montaż, demontaż i naprawę, 20% na podzespoły, 5% na nowy lub regenerowany alternator lub rozrusznik. Zapraszamy miłośników offroadu i nie tylko na zakuwanie przewodów wysokoprądowych.